Hello, witam Was w tym odcinku. Przed naszymi oczami E85 i zgadnijcie, kto zagra bitwę tym czołgiem. Tak, ja zagram. Bardzo długo czekałem na moment, kiedy mogę Wam pokazać ponownie ten pojazd, tym razem już za mojego widoku jako kierowcy. No i co? No, nie będę Wam mówił niczego o tym czołgu. Od tego jest Wasze epickie, o seria Waszej epickiej bitwy. Skupię się na graniu i na tym, jak fajnie. Po prostu można śmigać tą maszynką. Naprawdę 85 potęga, jakich mało w grze. Nie mam pojęcia, dlaczego ten czołg sprzedałem. Po prostu jest rewelacyjny i nie przesadzam tutaj w słowach. Po prostu jest to maszynka do zabijania, jakich mało w grze. Można jechać i na pozamkową, aby się wymieniać z TDK-ami, z innymi heavy-kami, lub też nawet kierować się na linię 3-2, gdzie po prostu będziemy sobie śmigali jak lightem, jak medem. Tylko tyle, że troszeczkę bardziej opancerzonym pojazdem. Ja chyba wybiorę ten wariant z pozamkową, dlatego że po prostu tam nie byłem już bardzo długo, jeżeli chodzi o po prostu randomki, tak. Randomki naprawdę to jest rzadkość, kiedy losujemy na Himla i jeszcze na tak jestem heavykiem. W ogóle nie wiem, czy wiecie, ale ja WOTA heavykami to praktycznie nie gram. Szczególnie takimi wielkimi potworami jak E85, zazwyczaj 90, to jakieś tam seteczka, tam też jechanie na pozamkową to jest słaby pomysł, przyznacie. No ale od biedy nawet E85 można zagrać, jak nie ma co farmić. A na razie nie ma. Popatrzę, może będzie można pośmigać trochę tymi nowymi maszynami, to i załogę się pofarmi i coś tam jeszcze na pewno również się zdarzy. Kontowanie E85 to będzie na pewno podstawa. Spróbujemy na początek w tym miejscu odnaleźć do siebie miejsce. Jest Tygrys jedyneczka, no on tutaj raczej nie posmakuje mojego pancerza. ST1 porwał. ST i ST1. Zastanawiam się, dlaczego ludzie tak bardzo lubią się kłócić o te nazywanie tego pojazdu. Damy to, nie ma totalnej różnicy. Tak czy siak chodzi o to, że strzelamy w radziecki czołg 9 tieru i nie jest to IS-8. Tyle powinno wystarczyć każdemu w zupełności. Nie jesteśmy historykami, nikt na sprawie nie ma tutaj tytułu żadnego jakiegoś. Oprócz nielicznych. Więc nie będę raczej. Ja również się wymądrzał na ten temat. No, celność armaty 128 mm dalej pozostaje bardzo wysoka. T54-1 tam coś kombinuje, więc nie będę ryzykował pojechania na sam środek i dania się oklepać za free temu kolesiowi. Spróbuję tutaj się odpowiednio wykontować na obiekta i zmusić go do strzelania mi pod dużym kątem. No niestety, dałem ciała zbyt szybki strzał. Chciałem taki zrobić, wiecie, unik dość szybki i po jednym strzale po prostu się wycofać, no ale nie wyszło mi to do końca. A teraz już lepiej. Pocisk za 484 damage'a. Całkiem okej. Muszę uważać i pamiętać o tym, że moja wieża jest narażona oczywiście na trafienie we włas, dlatego zrobię taki manewr. Dokładnie. Przyjąłem teraz na działo. Jestem w stanie przyjąć pozycję. No i jeżeli obiekt się ruszy, to bym mu wypaskudził, ale że ST1 popełnił jako pierwszy błąd, jego tutaj udało mi się pacnąć. Dobra. Z uwagi na to, że nasze plecy nie wyglądają najlepiej, ja skupię się na powrocie na bazę. ST1 nie wiem za bardzo, dlaczego wybrało sobie mnie jako główny cel. W każdym razie na pewno teraz widzę ciekawą opcję, aby mu wypaskudzić. Kurczę. Źle wycelowałem. Za duży kąt przede wszystkim. Muszę wycelować przede wszystkim niżej. No a teraz jeszcze mam
Złotko załadowane będzie na pewno lżej. Cholera. Tam jest trudność się wcelować, ale ja ogólnie zazwyczaj mierzę w ten punkcik. To jest okolica, są okolice włazu kierowcy. Spróbujmy teraz w to miejsce. Również nieskutecznie. Demet. Wiecie co? Chyba sobie odpuszczę go na razie. Zniknę i poczekam jak. Mam pomysł. Dajcie mi chwilę się zastanowić. Muszę pojechać tak, aby się nie świecić. A te 4-4 mi właśnie świeciło chyba, tak? Muszę pojechać tak, żeby się nie zaświecić, prawda? Muszę go zaskoczyć. Żeby go zaskoczyć, muszę wyjechać i być niezaświecony. Nie wiem, czy świecę teraz, więc się cofnę, żeby pokazać mu, że dalej jestem w tym miejscu. Jak głupek, prawda? Okej, ruszył się. Jest piękna okazja, zobaczcie. On mnie nie widział, czyli ten szowce 4-4 był na ninja. Na ninja. On się wycofuje w tym momencie. 110 go cały czas sklepała. Nie przebił mnie, więc teraz jest idealny moment, abym zgrał celownik maksymalnie, najlepiej jak potrafię. I oddał pewny strzał. Dokładnie. O to mi chodziło. Pantera będzie chciała mi tutaj wypaskudzić. Na razie, na szczęście nic. Jeżeli chodzi o zadane uszkodzenia. IS-8 to jest przeciwnik, który ma dobre działo. Wymiana z nim na pewno nie wchodzi w rachubę. Jeżeli chcemy wygrać tę bitwę, musimy oszczędzać punkty HP. No i dobra. T54-1 magazynkowiec. Może mieć gold amunicję. Nie ma co ryzykować. Wymiana bezpośrednia tutaj nie wchodzi w rachubę. Obiekt 704 na naszych plecach. Cholera. Do tego jeszcze ta Pantera. Mogło być dużo łatwiej na pewno. Jak Tiger ma problemy z ISM-3, moi drodzy, trzeba mu pomóc na pewno. Nie wiem, czy mi się uda na pewno. Jeden problem to jest IS-3, ale dalej jedzie już obiekt 704. Żaden z nich mi nie podaruje na pewno tej bitwy do wygrania. 704 na moich plecach już za parę sekund. W ostatniej chwili chyba zjeżdżam tutaj, aby się skitrać. O Jezu, muszę uciekać, nie ma opcji. Trafił. Dobra, da po prostu wycelować 704 we mnie i koniec. Potęga 85 nie dała rady w obliczu tak licznego grona przeciwników. Nie mam pojęcia, czy to był dobry pomysł, aby pomagać tej jaćce. Ona niestety tam dość mocno podkulała i nie była w stanie nawet oddać strzałów tego ISA-3. Jeszcze ten jeden mój ding był totalnym failem. Mimo wszystko 4000 uszkodzeń to jest ilość satysfakcjonująca mnie. Na pewno po takiej długiej przerwie 85 liczyłem na coś lepszego i na zwycięstwo, ale dalej jest to jakaś lepsza potyczka. Także ja dziękuję za uwagę. Ja mam nadzieję, że podobała Wam się ta bitwa i będziecie chcieli zobaczyć kolejne w niedalekiej przyszłości. Także do usłyszenia.